Dzieci z Łukowa nie nudzą się w wakacje. W ogrodze sali Ambasador po raz drugi zorganizowały wyprzedaż garażową. Zarobione pieniądze przeznaczą na realizację marzeń. Bardzo fajna rzecz, to jest nasz ostatni dzień pół kolonii i takie organizujemy na ostatni dzień. I tym razem bardzo dobrze wypadło, bardzo dużo jest zarobionych pieniędzy, są cele charytatywne, za lemoniadę bardzo dobre polecam. Ogólnie polecam. Przydaje różne zabawki, też różne misie. Bardzo fajne rzeczy. Ja sprzedaję telefon za 500 zł. A ty, Leo? Te rzeczy. Te rzeczy. Czy już udało ci się coś sprzedać? Tak. Zarobiłeś już pierwsze pieniążki? Tak. Tak? Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Ja sprzedaję popity, różne ramki i książki, balony, pojemniki na ciastka. Widzimy się dzisiaj po raz drugi z okazji zakończenia półkolonii Sowarc-Marckic Łuków, a dzisiaj to jest taka wisienka na torcie, czyli wyprzedaż garażowa, druga edycja. Gigantycznym zainteresowaniem cieszy się ten dzisiejszy dzień. Dzieci samodzielnie przygotowały plakaty, przedmioty na sprzedaż, wyceniły je samodzielnie i już zuchy od samego rana czekają na klientów, negocjują, ustalają ceny, wymieniają się tymi przedmiotami. I zbierają na jedni na marzenia, drudzy na telefon, inni na smartwatcha. I dlatego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. No myślę, że to świetna inicjatywa, zwłaszcza z tą wyprzedażą, bo dzieciaki no i co, uczą się i liczyć, i jeszcze negocjować cenę, uczą się ustalać dokładnie. Czasem coś pójdzie nie tak, więc dla nich to też są ważne doświadczenia. Na swoje marzenia. A jakie masz marzenia? Żeby pojechać do Disneylandu. Super, a co dzisiaj sprzedajesz? Sprzedaję obrazy, ramkę na zdjęcia, książki, torebki, minionki i bananki. I na zegarki. Co my tu robimy? My sprzedajemy różne rzeczy. Co ty sprzedajesz dzisiaj? Puzzle, plecak mój stary i puzzle. I jakieś gry. I kostki. Już udało ci się zarobić pierwsze pieniądze? Tak. Jak się wtedy czujesz? Super. Za ile mogę kupić tego Linksa, bo ja wiem, czy mogę, okej? Co ty dzisiaj sprzedajesz na wyprzedaży garażowej? Monopol, puzzle, samochody, dinozaury, zabawki, książki, gry, elektroniki trochę było wcześniej i trochę tam też rzeczy. Już udało ci się sporo rzeczy sprzedać? Bardzo sporo. Puzzle, książki, pluszaki. Ala? Książki, opaski, obrazy, jakieś mydełka, frotki, długopisy. Ja też tablet do rysowania przyniosłam. Ja bym chyba wydała trochę pieniędzy, przeznaczyła na budowę naszego nowego domu. Różne klocki, jakieś małe gadżety i samochodziki i puzzle. Ja przyniosłam zamek taki do bawienia się, całą serię kicikoci, różne plecaki, teczkę do szkoły i takie Mordzi Bobsy. Ja przyniosłem książki, zarówno dla tych małych, trochę większych dzieci. Przyniosłem Lego i w sumie to tyle. Udało wam się już coś sprzedać? Tak, dużo zarobiliśmy. Tak, biorę pierwszy raz udział. Okej, co dzisiaj sprzedajesz? Biżuterię, ubrania, książki, doniczki, gry i szkatułki. Dobrze. Emilka, a powiesz nam, czy sprzedaż to jest łatwa czy trudna? Trudna, trzeba być bardzo cierpliwym, bo nie zawsze klienci przychodzą. Na własnego konia.
A zbierasz na konia? Tak. Dobrze. Podobało Ci się na półkoloniach? Bardzo. Będziesz z nami jeszcze? No przede wszystkim bardzo się cieszymy, że jest tak ogromne zainteresowanie, frekwencja, że bardzo dużo osób do nas pisało, dzwoniło, pytało się, czy można przyjść, czy dzieci mogą przyjść ze swoimi rzeczami, jak najbardziej zapraszaliśmy. Cieszymy się, że dzieci znowu zbierają również na cel charytatywny. Tym razem zbierają pieniądze ze sprzedaży lemoniady, trafią do chorych dzieciaków, więc też taki aspekt społeczny, budujemy w nich taką odpowiedzialność społeczną. Oprócz tego, że oczywiście zarabiają pieniądze ze sprzedaży swoich przedmiotów. Także zapraszamy do Sowar Smart Skicuków, gdzie budujemy kapitał dziecka, kompetencje społeczne. Niedługo rusza kolejny rok z naszym kursem. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.